Pandemia COVID dotknęła nasze społeczeństwo, dotknęła nasze rodziny, naszych najbliższych, dotknęła również branżę uzdrowiskową. Wydaje się w związku z tym, że dzisiaj wykorzystanie potencjału naszych uzdrowisk do tego, aby rehabilitować naszych najbliższych, naszych mieszkańców, którzy, jak badania dowodzą, w 80% mają różnego rodzaju powikłania, komplikacje związane ze zdrowiem. Do tego, żeby przywracać ich szybciej do dobrej formy, uważam za świetny pomysł i bardzo potrzebną inicjatywę. Dlatego skierowałem w tej sprawie list do pana premiera Morawieckiego, licząc na pozytywny odzew.